Pomogę Państwu przygotować bardzo proste danie. Mam na myśli cienkie plastry schabu, podane z kaszą jęczmienną. Schab będzie podany w bardzo fajnym sosie z pomidorów suszonych. Krok po kroku postaram się Państwu opowiedzieć, w jaki sposób przygotować to w domu najłatwiej. Do przygotowania naszego dania potrzebujemy 4-5 plastrów cienko pociętego schabu, ugotowanej przeze mnie wcześniej kaszy jęczmiennej, pestek słonecznika, miksu ulubionych sałat plus kapusty pekińskiej, suszonych pomidorów, bulionu warzywnego, oleju rafinowanego, jogurtu naturalnego, w tym przypadku jogurtu greckiego, ząbka czosnku i cebuli. Na wcześniej przeze mnie rozgrzanej patelni usmażymy czosnek. Czosnek należy rozgnieść nożem. Uzyskamy wtedy najlepsze aromaty czosnku i delikatnie posiekać. Czosnek odstawiamy na bok. Kroimy cebulę. Cebulę sugeruję pokroić w pióra. Jedna mała cebula w zupełności Państwu wystarczy. Na rozgrzaną patelnię odrobina oleju rafinowanego i nasza cebula z czosnkiem. Kiedy cebula i czosnek nam się szkli, mamy czas, by doprawić nasze plastry schabu. Proszę pamiętać, by schab oczyścić z błon, sól, pieprz, mięso doprawiamy oczywiście z dwóch stron. I dodajemy cienko pokrojone suszone pomidory. Mięso marynujemy w naszych pomidorach. I tak przygotowane mięso smażymy razem z naszą cebulą i czosnkiem. By przygotować schab, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną, wystarczy naprawdę 5 minut. Schab jest wtedy bardzo soczysty, nie jest gumowy. Zresztą sami Państwo zaraz zobaczycie. Mięso obsmażamy około 2-3 minut z jednej strony, po czym zalejemy bulionem, zostawimy na kolejne 2-3 minuty i w tym czasie przygotujemy naszą prostą sałatkę i złożymy nasze danie. Mięso należy przewrócić na drugą stronę. Pachnie obłędnie. I kiedy przekręcimy mięso na drugą stronę, podlewamy około 100 ml bulionu warzywnego. By przygotować naszą sałatkę, uciąłem plaster kapusty pekińskiej, który położymy w całości na talerzu. Doprawimy go
oliwą z oliwek, która pozostała nam po suszonych pomidorach. Sól. Pieprz. Na to odrobina wcześniej ugotowanej kaszy jęczmiennej. Jestem pewien, że podany w ten sposób obiad na pewno wzbudzi ogromne zainteresowanie domowników. Dekorujemy ogromną ilością świeżego szpinaku. Odrobina pestek słonecznika. I praktycznie całe danie mamy gotowe. Jedyne, co nam pozostaje, to wyciągnąć schab z patelni i udekorować go suszonymi pomidorami. Całość suszonych pomidorów wraz z delikatnym, tak naprawdę, bulionem ląduje na naszym talerzu. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu smacznego. Wszystkiego dobrego.